Thank you.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Lejga, Lachega. Można powiedzieć, że wosk kurczy na mokro, bardziej chyba tutaj bym, może i wosk, ale nie, chyba bardziej kurczę idzie to w, no, kurczę, ojejku, w silancik. Moim zdaniem bardziej w silancik. Fenomenalnie, raczej fenomenalnie, fenomenalnie to usiadł na skodzie, ale produkt uzupełnia szampon tej samej firmy, o nim będzie. To jest szampon, który moim zdaniem powinien być bez spłukiwania, ale to dojdziemy do tego. Tak, tak jak jednej pewnej firmy, tak samo się zachowuje skurczybyk. Więc stwierdziłem, że wskoczę na Audi, gdzie kończyły mi się zabezpieczenia tak naprawdę woski. Też wcześniej umyłem odpowiednim szamponem i zarzuciłem ten produkt. Zobacz, jak ładnie wydobyło kurcze połysk z mojego Volviaka, z mojej Audicy. Thank you.
No dobrze, słuchaj. Cóż mogę powiedzieć na temat tego produktu? Zapach beznadziejny, bez zapachu. To może nawet i dobrze. Znaczy beznadziejny, no taki bezzapachowy, nawet jak go czujesz, taki sztuczny, nieprzyjemny. Połysk, ogień. No po prostu to, jak on uzupełnia lakier. Zresztą powiem tak, o. Właściciele, jak odebrali Skodę, omawialiśmy, że nic nie będę kładł, ale tak na szybko tym śmignąłem. I później się dowiedziałem, że kurczę, no coś położył. Oni w ogóle widzieli, że coś było zarzucone na to auto, bo mówili, że do takiego połysku dawno nie było. Więc kurczę, połysk, rewelacja. No masakra, naprawdę. Na Audi usiadło to obłędnie. Fenomenalnie uzupełnia powłoki. I tak ten produkt widzę. A już w ogóle legi powłokę z tyłu, co mam na zderzaku, to już... No, tak jak byłem miło zaskoczony tą powłoką, tak samo i tym produktem na tej powłoce. Naprawdę. Dlatego ten szampon, to musi razem wszystko niestety współgrać. Minus wydajność. Może jakbym się dłużej tym pobawił, może coś by z tego było. Dwa auta. Skoda i mój Volviak. I moje Audi. I już. No wydajność tutaj leży. Poślizg. Rewelacja przy osuszaniu. Samo oczyszczanie. Super. Tak naprawdę minusem tego produktu jest tylko cena i wydajność. Czyli grubo. Grubo tutaj, jeżeli chodzi o cenę, to jest kosmos. Teraz kwestia, ile to posiedział sobie ten produkt. Ja już wiem. Ja już wiem. Czy produkt mi się podobał, słuchaj? Podoba. No jest fantastyczny. Zajebisty. Jest naprawdę zajebisty. Ale mnie na niego nie stać. Mnie na niego zwyczajnie nie stać. Tutaj niektórzy, jak porównać pewnie do Koch HPW, inna liga. To jest w ogóle inna para kaloszy. Jak porównać do Nanolexa? Bo tam ten osuszacz też jest fajny, ale ten naprawdę, jeżeli chodzi o połysk, robi ogień. No tutaj właśnie piję do tej pewnej firmy. Bardzo zbliżone. Ale, tak jak mówię, tutaj musi być myte odpowiednim szamponem z tej samej firmy, który się w ogóle nie pieni i jak dla mnie jest do mycia bez spłukiwania. I później zarzucamy ten produkt i jest masakra. No dobra, z mojej strony to wszystko. Fantastyczny, drogi, słabo wydajny produkt. Zobacz, jak długo posiedział. On jeszcze siedzi. On jeszcze siedzi, ale już się kończy, kurczę, tak naprawdę. Nie wiem, jakby zachował się na jałowej powierzchni i nie wiem, jakby się zachował, jakby go położyć, powiedzmy, mikrofibrą jak Quick Detailera. Nie wiem, bo za mało produktu. Więc zrobiłem to, co w mojej mocy, żeby móc cokolwiek, jakiekolwiek wnioski wyciągnąć co do tego produktu. Zobacz, jak długo posiedział, jak, albo od razu powiem. Słuchaj, miesiąc czasu prawie i jeszcze jest, Samo oczyszczanie też naprawdę super. No dobra, z mojej strony to wszystko. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda połysk i hydro po miesiącu i dwóch myciach tak naprawdę. W połowie miesiąca umyłem auto raz, bo nie miałem okazji, właśnie szamponem od tej firmy i bez zarzucenia tego produktu. Po prostu uzupełniłem to szamponem, umyłem auto, oczywiście wcześniej był prełosz, no i później drugie mycie już klasycznym szamponem, bez, żeby nie podbijać, celowo żeby nie podbijać, żeby sprawdzić, jak wygląda hydro prawie po miesiącu czasu. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!